Witam wszystkich serdecznie w kolejnym spotkaniu. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie Darek Piaskowski, co-founder projektu Legend of Elysium. Witam, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Darek Piaskowski, w niektórych kręgach znany jako Sandman. Tak, czasami łatwiej jest mi używać te, takiej ksywy dla obco-krajowców. A faktycznie. Skojarzyło mi się z niedawno wyświetlanym. Filmem Duna, nie wiem czy widziałeś drugą część? Drugiej nie widziałem, nie. Obejrzyj, fajna, naprawdę mocna, mocne kino, dobre. Ale to nie dzisiejszy temat naszego spotkania, naszej rozmowy. Chciałbym porozmawiać o kwestiach, o których powinniśmy porozmawiać już wcześniej, ale niestety z braku czasu nie udało się tego spotkania zorganizować kilka tygodni temu. TGE, TGE, czyli wydarzenie, które w każdym projekcie bardzo mocno jest rzucane na social media i gdzieś tam powoduje różnego rodzaju emocje, zarówno pozytywne, negatywne, jak i właśnie jakie emocje TGE wzbudzało w teamie Legend of Elysium na tych etapach przed samym wydarzeniem, przed samym listowaniem tokena. No, bardzo burzliwe, w sensie bardzo intensywne, powiedziałbym w ten sposób, bo e, największy ruch. Największe ilość pracy skondensowanej w tak krótkim okresie czasu, no z naszej perspektywy, wydaje mi się, że jeszcze nie mieliśmy. Czyli jednak nie jest to tak, że wszystko poustawiane, dźwignia w dół i poszły konie po betonie? Wiesz co, to nie jest tak, że nie poustawiane, bo jakiś zarys zawsze jest, zawsze masz jakiś plan działania, ale wiele rzeczy jest albo modyfikowanych. No, przykładowo, tutaj taki, taki fajny sytuacja z życia wzięta. No, mieliśmy załóżmy Gate'a, Tak jak widzicie, jesteśmy wylistowani na trzech giełtach: max, gate i, i BitGate, No, i z gate'em niby wszystko było dograne, ale okazuje się, że potem nagle coś tam się zadziało, że nie zostało według nich dograne. I zaczęli renegocjować niektóre warunki współpracy, a to się wiązało z przesunięciem dla innych giełd, z IDO, lunchpadami. I to było dość stresujące, bo dograć wszystkich na ten sam moment no jest ciężko, jeśli jeden główny gracz gdzieś ci. Przeciąga strunę. System naczyń połączonych na pewno ciężko to synchronizować, ale chyba się udało. Patrząc z perspektywy gościa, który obserwował to wszystko z boku, wyglądało to dobrze, profesjonalnie i jakiś tam zgrzytów, zgrzyty nie wyszły na światło dzienne, a pewnie były. Nie musisz o wszystkich mówić, tylko powiedz, czy były. No, były oczywiście, że były. <laughs> Powiedz troszkę cenie, ponieważ przypomnij nam, wartość tokena w IDO wynosiła 0,03,05? 5 centów, tak, na, na public. Udało nam się jakby ten cały hype, który był związany tuż przed listingiem, był bardzo fajnie zrobiony, tak dosyć organicznie, bo i Lunchpady nam fajnie pomogły, i IDO, i Kolsi, bardzo my też ruszyliśmy różne takie nasze środowiska dotyczące takich inkubatorowych podej takiego inkubatorów, które też nam gdzieś wspierały w międzyczasie. Poprzez to, że ludzie się dowiadywali o tym, że zaraz się listujemy, też mieliśmy bardzo dużo zapytań dotyczących ewentualnej formy inwestycji. Także na samym listingu bardzo fajnie to wyszło, bardzo wiele osób nam gratulowało. I tak jak mówisz, cena tokena, fajnie, że, że ta cena gdzieś na początku się utrzymywała wysoko, ale potem wiadomo, naturalnie pozwalamy, żeby. żeby Osoby mogły, się, mogły zrealizować ten zysk, jeśli, jeśli chcą zrealizować. Część osób mogło też w stakingu te tokeny gdzieś zablokować, część, część sprzedała, zrealizowała zysk. No i gdzieś tam ten floor mieliśmy już osiągnięty. Teraz mam już delikatne, delikatne podbicia. No i będziemy działać nad kolejnymi etapami, ale tutaj poczekam na Twoje kolejne pytania, pewnie, żeby się nie rozwodzić. No właśnie, cena tokenów w tej chwili oscyluje w granicach 7 centów. Patrzę na interwał czasu, ten maksymalny. Cały czas jesteśmy poza powyżej ceny z IDO. Tak, no zgadza się. To, to tak jak mówię, to już gdzieś jesteśmy na etapie tego flora. Tak jak patrząc nawet, był ten spadek bitcoina ostatnio, to też spadło tam z kilkunastu centów właśnie na, na, na tą cenę. Ale. To jest rzecz moim zdaniem gdzieś taka normalna, bo to, co my robimy obecnie, to dokańczamy i dopinamy umowy z. Projektami, agencjami, z organizacjami, które będą nam pomagały w growth, takim jakby wzroście projektu. Możemy, nie do końca zależy nam na tym, żeby zapłacić grube pieniądze na tą chwilę, na jeden filmik za 10 tysięcy. 13 tysięcy dolarów i zrobić jednorazowy strzał na kilka więcej centów, tylko zależy nam na takim o, o organicznym wzroście w dłuższym okresie czasu, bo tak jak jesteśmy teraz w 2004 roku, w kwietniu, w 24 roku w kwietniu, no to ten 2025 na który wszyscy tak czekają jest jeszcze daleko, daleko przed nami i do tego momentu chcemy dojść tak fajnie schodkowo yy, przyciągając graczy, nie tylko jakby kwestie ceny, która jest jakby efektem ubocznym, a nie najważniejszym. Dla nas najważniejsze jest to, żeby użytkownice przyszli i będziemy mieli teraz nowe rzeczy implementowane w grze. I to jest dla nas taki organiczny wzrost, ważny, ale tego się nie robi w tydzień czy dwa. Mhm. O tych rzeczach za chwilę sobie porozmawiamy, dotyczących samej gry i gameplayu. Natomiast ja bym jeszcze chciał dopytać o kwestiach, które w tej chwili możecie robić z tokenem. Czy jakieś palenie samego tokenu macie, czy tam tokena macie zaplanowane, bo opcja stakingu już jest włączona i można ją realizować, tak? Tak, tak jak wspomniałem są trzy opcje na staking, każdy inwestor i posiadacz tokenów ma możliwość zastekowania tokenów. Jeśli chodzi o użyteczność tokena w postaci Berna, tak to będzie zaimplementowane, to, to będzie zastosowane w niedalekiej przyszłości, ale to i tak nigdy nie jest obwieszczane jakby z góry ze względu na prostu regulacje prawne, bo to już jest podciągane pod spekulacje i manipulowanie ceną, dlatego to będzie bardziej ogłoszenie nie, że coś takiego miało miejsce, aniżeli, że coś takiego będzie w konkretnym czasie zaplanowane. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, no to przejdźmy do kwestii yy, gry, ponieważ yy, no, część graczy gdzieś tam na AirDropa się załapała, na pewno. Na pewno są z tego powodu zadowoleni, ponieważ cały czas te wartość tego tokena na, na fajnym poziomie jest i można sprzedawać, chociaż one, te ilości są uwalniane w jakichś interwałach. Następne uwolnienie mamy, zdaje się, za dwa dni. Dobrze pamiętam? Oj, musiałbym sprawdzić. To aż tak bardzo tego nie śledzę. Materiał nagrywany 23 kwietnia, także myślę, że w tym miesiącu jeszcze na pewno będzie uwolnienie. Także, jeżeli braliście udział w akcji Play to AirDrop, to możecie, możecie sprawdzić. Kwestia gry. W tej chwili mamy etap, w którym możemy już grać, prawda? Mhm, mamy Open bety. Każdy w zasadzie całkowicie za free może sobie potestować grę grać. Mhm, tak jest. No, nasza gra jest wersją webową. Jest w pełni dostępna. Mamy defaultowe jakieś asety w grze. Każdy może zacząć testować grę grać i nawet już rozwijać się. Już na mainnecie, to jest dla nas najważniejsze. Bez jakiejkolwiek inwestycji, żadnych tokenów nie trzeba kupować. Są tam darmowe deki, które umożliwiają nam rozgrywanie partyjek. Dokładnie tak. Dobra. Co macie w planach w przyszłości? Bo teraz mówisz Open Beta, jak to będzie wyglądało na najbliższych tygodniach, miesiącach? Mhm. Dobra, to zrobię krok wstecz, bo mieliśmy tą Alfę otwartą i Closed Beta. No, i w closed becie, yy, i, w, op, i alpha, w Open Alpha ludzie mieli możliwość przetestowania tej gry na takim bardzo testnetowym środowisku, gdzie były social logins, gdzie były też. Yy, możliwości logowania się Googlem, Facebookiem itd., itd. No a tutaj wchodzimy na taki etap, gdzie ludzie już mogą wejść i użytkownicy mogą wejść w etap faktycznie działaniu na mainnecie. I dla nas najważniejsze jest to, żeby to co już jest na mainnecie ewentualne problemy naprawić i ulepszyć. Czyli to jest dla nas kluczowe, dlatego dla użytkownika i dla gracza przedstawiliśmy taki, my to nazwaliśmy sezony, czyli ludzie mają możliwość grania w naszą grę nie tylko dla samego fanu, ale w międzyczasie mają takie różne zadania do wykonywania, co dla nich jest jakby dodatkowym dodatkową korzyścią, bo zyskują jakiś tam ranking odrębny do potencjalnego przyszłego airdropa. A dla nas jest to fajna forma uzyskiwania feedbacku na większą skalę w każdym tym sezonie z kolei. Możesz zdradzić, jakie ilości graczy w tej chwili dziennie się loguje? Wiesz co, dziennie, musiałbym to sprawdzić, ale tygodniowo obecnie mamy takich tysiąc stałych użytkowników i chcemy dojść do etapu, 20 tysięcy w przeciągu 3 miesięcy, no i wiadomo więcej, do końca roku chcemy tak dojść do tych około 100 tysięcy. Nie tylko jeśli chodzi o świat Web3, web ale też bardzo dużo celujemy w tych graczy też z Web2, żeby mieli możliwość grania w tą grę jak w normalną grę. I, i, I dlatego też chcemy im przybliżyć tą grę, nie dając im żadnych barier w postaci blockchainowych aspektów. Mhm. Ten wątek chwilkę chciałbym pociągnąć. Prócz tych możliwości logowania za pomocą social medi, jakie jeszcze narzędzia chcecie użyć, aby jednak zainteresować tą całą masę rzesze graczy z rynku tradycyjnego? To jeśli chodzi o samą grę, no to tak jak wspomniałem, to logowanie się w postaci poprzez Facebooka, czy, czy Google Account, czy hmm, te, tego typu rozwiązania, jeśli chodzi o rozwiązania płatnościowe, gdzie ludzie na przykład nie muszą posiadać własnego portfela MetaMask, a mogą płacić poprzez jakieś on-ramp solutions, czyli takich osoby trzecie, pośredników, którzy mają, pozwalają na zakupy poprzez na przykład kartę debetową i tak dalej, to jest jakby takie najważniejsze rzeczy. A reszta w samej grze. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o kwestie blockchainowe, bo grasz normalnie, tak jakbyś grał w normalną grę, ale dodatkowo, rozwijając swoją postać, dodatkowo dostając jakieś tam tokeny, tam in-game in, in currency, czyli taką um, tokeny um, gamingowe, które nie są na blockchainie i dodatkowo jak dostajesz jakieś tam asety, które chciałbyś zakupić albo już masz zakupione i myślałbyś o jakiejś sprzedaży to wtedy odkrywasz marketplace, wtedy dowiadujesz się co to znaczy handlować z ludźmi, którzy mają te asety powiedzmy na blockchainie, możesz też karty wymintować i co to znaczy wymintować i wtedy ludzie krok po kroku poznają takie aspekty, które są typowo pod blockchain, ale nie stawiamy na początku takiej bariery w postaci, tu jest blockchain i musisz się nauczyć, żeby odkryć kolejne etapy. To jest dopiero w dalszym, w dalszym kroku. Mm -hmm. Swego czasu. Kwestia paru miesięcy temu, bardzo często wspominaliście, że taką kluczową elementem decydującym o napływie graczy z rynku tradycyjnego może być zaimplementowanie rozgrywek esportowych. Czy to umarło, czy nadal macie to na tapecie i będzie realizowane? Oczywiście, że tak. To jest cały czas w roadmapie. Teraz skupiamy się na priorytetach dotyczących Battlefield na przykład, czyli Battlefield będzie takim mini turnamentem, zanim osiągniemy. Bo e-sportowe tournamenty, i sports tournaments to będzie gdzieś około Q3, Q4. To jest bardzo duża, dużo większa kobyła niż Battlefields, bo Battlefield to są takie mini turnamenty, które pozwalają w takich pokojach kilku do ośmiu osobowych, przeprowadzać takie właśnie mini turnamenty, gdzie jest jakaś pula do wygrania i tak dalej, i tak dalej. I poprzez takie urozmaicenie mamy zamiar przyciągnąć osoby, które już powiedzmy są wyjadaczami w naszej grze, już doszli do jakiegoś tam etapu, już może osiągnęli taki etap takiego nasycenia, zaspokojenia, jeśli chodzi o grę, ale dzięki dodatkowej funkcji pozwalamy im uczestniczyć w takich mm, socjalnych wydarzeniach w mniejszych bądź większych grupach, które pozwolą im cieszyć się. My dajemy coś nowego, a oni dostają taką nową aktywność, która nie jest przewidywalna w tej grze. I to będzie dla nas takim priorytetem, jeśli chodzi o kolejnych feature w grze. Mhm. Czyli dla tych starych wyjadaczy z rynku krypto będzie to szansa podczas takich rozgrywek na uciłanie kilku centów. Tak oczywiście że tak to jest też bardzo ważne żeby dać ludziom możliwość zarobku aczkolwiek nie chcemy się tylko skupić na samym zarobku bo wiadomo że gra musi być fajna do grania i oni muszą się cieszyć ludzie muszą się cieszyć grając w tą grę ale dodatkowy aspekt monetyzacji ich czasu no, jest tak najbardziej w tej opcji załączony. Mhm. Ostatnio na social mediach mocno zaczęliście informować swoją społeczność o ważnych wydarzeniach, aktualizacji roadmapy. Mógłbyś tutaj w parunastu zdaniach o tych kwestiach powiedzieć, najbardziej istotnych? Tak, dokładnie tak jest. Więc jeśli chodzi o sam development, to Dokończamy już kwestię tych social loginów, że ludzie po prostu wchodzą nie tylko poprzez MetaMask Wallet, bo to było w testnecie przedstawione, ale teraz na mainnecie chcemy to dopracować, żeby było na pewno 100% bez żadnych bugów i problemów, więc to jest to jest kluczowe, żeby pozwolić ludziom nie tylko z MetaMask, walletami MetaMaska grać w naszą grę. Battlefieldy, czyli takie mini tournamenty, o których właśnie wspomniałem, to jest też bardzo kluczowe na nasze najbliższe dwa, dwa, miesiące, dwa, trzy miesiące max, myślę. Kolejnym etapem właśnie będą te e-sportowe turnamenty, gdzie będziemy też przedstawiać te turnamenty nie tylko te na taką mniejszą skalę, tylko to będą turnamenty ze sponsorami, z, z jakimś taką tak fajną tabelką, z czartem, gdzie ludzie faktycznie będą brali kilkugodzinny udział w takim turnamencie. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć jeszcze na pewno o a, nowych rasach, oczywiście, no bo to też trzeba urozmaicić rozgrywkę. Czyli będą, tak jak mamy teraz trzy rasy, to będziemy wprowadzać nowe karty z nowymi asetami, nowe bordy, żeby to, co było obecnie, żeby się nie znudziło e, ludziom e, na tym etapie, więc to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby urozmaicić całą grę. Mobilka i desktop będzie rozpoczęta pod koniec tego roku, tak, żeby dojść do ludzi, którzy używają um, innych urządzeń niż tylko komputer, tak jak Mobile Devices. No i to jest najbliższy czas przez ten rok będziemy się na tym skupiać. No i jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, jak na przykład Guild Wars Feature, gdzie będziemy zapraszać gildie do rozgrywek, żeby większe, już większa ilość Społeczność, większa społeczność się wokół naszej gry obracała. Mocno mnie intryguje ten element obsługi waszej gry na urządzenia przenośne. Mówisz końcówka roku, tak? Tak. I to będzie pełnoprawna gra, czy tylko jakieś elementy z niej wybrane? Wiesz co, to będzie ta sama gra. To będzie po prostu przekonwertowanie ją na urządzenia mobilne. To będzie troszeczkę więcej roboty ze względu na to, że te asety, te, te wszystkie UI-owe i UX-owe rzeczy, które mamy obecnie, trzeba będzie delikatnie je przekonwertować, żeby one mogły się mieścić na, na, na mniejszych urządzeniach. Więc to troszeczkę będzie takich wizualnych aspektów, bo sama, sama mechanika gry tak naprawdę pozostaje bez zmian. Tutaj bardziej chodzi o aspekty takie przekonwertowania i dostosowania je do mniejszych urządzeń. Mhm. W tych, wśród tych zmian, o których wspominacie na social media, są także kwestie dotyczące programu afiliacyjnego oraz ambasadorskiego. Mógłbyś o tym trochę powiedzieć? Oczywiście, że tak. To zacznijmy od programu ambasadorskiego. Program ambasadorski. Tak, jak mieliśmy taki pierwszy etap, mieliśmy chyba w 2022 roku. Dzięki temu programowi udało nam się pozyskać wspaniałych użytkowników, ludzi, naszą społeczność, która cały czas nas wspiera i pomaga w budowie tej, tego projektu, więc to był etap, który został zakończony. Natomiast teraz ponownie otworzyliśmy już po naszej gry. Program ambasadorski, gdzie ludzie mogą w zależności od tego, jak chcą się przyczynić do rozwoju firmy, zaproponować ich ich pomoc. No tak naprawdę, jeśli jesteś dobry, nie wiem, w, w dawaniu nam feedbacku, bo miałeś w, w doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie gier czy, czy, czy testowanie gier, no to jest jedno z, jedno z rozwiązań. Jeśli chodzi o jakieś kwestie marketingowe, to może być też druga forma. No i oczywiście to będzie program, który jeszcze będzie otwarty, będzie cały czas trwał do czasu, kiedy jakby nie nasycimy naszych potrzeb jako projekt, więc to jest Program ambasadorski. A jeśli chodzi o program afiliacyjny, to tutaj jest ciekawa rzecz, bo możemy, jako projekt, zlecać um, jakieś usługi w postaci um, zrobienia filmiku albo gdzieś wrzucenia posta i tak dalej. To są jakby koszta, z którymi projekt się powinien liczyć, ale to są jednorazowe koszta i też nie wiadomo, jaka będzie, jakie będzie przełożenie, jaka będzie, jakie będzie zainteresowanie i chęć. Pomocy projektowi ze strony jakiegoś influencera, powiedzmy. Natomiast to, co my proponujemy, też dodatkowo, to jest program afiliacyjny, czyli osoby, które pomagają nam w promowaniu projektu, mogą liczyć na przychód na podstawie ich wykonanej pracy, gdzie jest sytuacja win-win. No, my Ci dajemy. Jakąś część wynagrodzenia za to, jeśli ty nam przyniesiesz jakieś nowych użytkowników, czy, czy jakąś nową formę przychodu do, do projektu. I na tej podstawie jest samo nakręcające się koło, bo takiej osobie się bardziej chce angażować w projekt, no bo zostaje wynagradzana, a dzięki temu my dostajemy większą formę ekspozycji wśród znaczących kolsów. Mhm. Oczywiście wszystkie linki do tych kwestii znajdziecie w opisie filmu, także będziecie mogli sobie sprawdzić, poczytać. Okej, okay, w takim razie ja się z pytań wystrzelałem Darku, dzięki wielkie za to, że znalazłeś czas, za to, że tutaj update'owałeś naszą społeczność i pozwolę sobie już zaklepać kolejne spotkanie, jeżeli będą się mm, różnego rodzaju ciekawe rzeczy miały miejsce w waszym projekcie. Znajdziesz? No jasne, jak najbardziej. Update dla was jak najbardziej wskazany, także dzięki wielkie. Super. W takim razie pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej! Czołem gracze.